Chciałbym mówić, może nie kontynuować to, co przez ostatnie dwie niedziele mówię, ale będę dalej mówił na temat Ducha Świętego. Jest taka zasada, że kiedy o czymś się mówi, głosi z Bożego Słowa, to wiara w tej dziedzinie wzrasta. Jeżeli jest mowa w Kościele, że Bóg uzdrawia i jest o tym jasno i wyraźnie i często mówione, rośnie wiara, bo wiara jest ze słuchania. Rośnie wiara. Tak, kiedy mówimy o darach Ducha, mówimy o Duchu Świętym, o mocy Bożej, to tak spodziewam się w oparciu o Boże Słowo, że wiara będzie rosła w sercach Bożego ludu. Wiara w to, że nie tylko Duch Święty jest, ale że Duch Święty chce napełnić życie Bożego dziecka i że Duch Święty ma wspaniałe dary, którymi chce, które chce manifestować, przejawiać przez członki ciała Jezusa Chrystusa, tak jak jest to opisane w 12 rozdziale, 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Ale dzisiaj chcę mówić o Panu Jezusie i Duchu Świętym, bo nie zawsze jakby sobie uzmysławiamy, że Jezus jest takim typem, takim wzorcem takiego chrześcijańskiego życia, działania. Zresztą mamy we wszystkim patrzeć na Jezusa. I kiedy czytamy o Jezusie, właściwie Jan, pamiętacie, zaczyna, że na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo, to pierwsza Mojżeszowa nam mówi, że kiedy Bóg rzekł Słowo, też mówi od razu o Duchu Świętym, który unosił się nad wodami, czy nad tym całym chaosem. Z tego chaosu powstało później porządek i życie. Czyli już widzimy obiecanego Mesjasza, Słowo, Jezusa, na samym początku i Ducha Świętego. Dzisiaj brat Mirek czytał, że Jezus w mocy Ducha, czy Duchem Bożym, wypędzał demony. Chcę nam pokazać i uzmysłowić, że jeśli uważasz, że Jezus jest twoim Panem i godnym naśladowania, to znaczy, że musimy według tego wzoru postępować, według tego wzoru działać. Kiedy przyjście Jezusa zostało zapowiedziane, narodziny Jezusa, Ewangelista Mateusz i Ewangelista Łukasz mówią o tym, że Jezus został poczęty z Ducha. Maria była brzemienna z Ducha Świętego. To jest tajemnica, ale Duch Święty zacienił Marię i ona poczęła z Ducha Świętego. Jezus, Syn Boga Żywego, został poczęty w łonie Marii i przyszedł jako człowiek na tą ziemię. Wszelkie zapowiedzi, kiedy czytamy, że na przykład Zachariasz prorokuje, to jest taka, jest napisane tutaj, że Zachariasz, a Zachariasza ojca jego napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy. A więc nie tylko zapowiedź, ale moment, kiedy Jezus urodził się, kiedy miał przyjść, ludzie byli pobudzani do tego, aby prorokować. Prorokować oznacza przemawiać, mówić w imieniu kogoś. W tym wypadku oni przemawiali, mówili w imieniu Boga. I kiedy słuchamy tego proroctwa Zachariasza, on mówi o Mesjaszu. Nie tylko mówi o swoim synu, który się urodził, który będzie poprzedzał Najwyższego, ale bardzo dużo mówi o tej światłości, o tym, który ma wybawić Izraela i ma wybawić Izraela z grzechów. I zauważyłem ciekawą rzecz. Maria prorokuje.
Kiedy przychodzi do domu Elżbiety, to obie te niewiasty spokrewnione prorokują. Mówią z inspiracji Ducha Świętego. I Elżbieta, i Maria mówi z inspiracji Ducha Świętego. Mówi o tym, co się wydarzy w życiu Jezusa i kim On będzie, chociaż do końca tego nie rozumie. Kiedy Jezus się, tam jest napisane na przykład odnośnie Elżbiety, Elżbieta napełniona została Duchem Świętym i zawołała donośnym głosem. A później czytamy, i rzekła Maria, wielbi dusza moja Pana, rozradował się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy dziecię Jezus jest wnoszone do świątyni, czytamy tak w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale. A Duch Święty był nad nim. Pamiętacie Symeona? Duch Święty był nad nim. Bo Bóg mu obiecał, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Zbawiciela, Mesjasza. I Duch Święty był nad nim i Duch Święty poprowadził go w tym samym czasie do świątyni, kiedy zobaczył to dzieciątko. I znowu, to dzieciątko, to było dzieciątko, niemowlę, ale on przez ducha wiedział, że to jest Mesjasz. A więc był napełniony duchem, prowadzony przez ducha i przez ducha miał objawienie, kim jest to dziecię, które Maria i Józef przynieśli do świątyni. I kiedy jest dalej napisane, przyszedł więc z natchnienia ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię, by wypełnić przepisy zakonu, on wziął je na ręce i wielbił Boga, mówiąc. Jest o innej prorokinie powiedziane, Annie, która służyła Bogu w postach i modlitwach. Ona także tej godziny nadeszła, była w świątyni i wielbiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Dlaczego ja o tym wspominam? Dlatego, że kiedy Duch Święty zstępuje, kiedy Duch Święty działa, zaczyna się coś dziać. On coś dokonuje w życiu i w sercu Bożego dziecka. I nie możesz być obojętny, kiedy Duch Święty zstępuje, choćby to, że zanim został wylany Duch Święty na Kościół, to już wtedy, kiedy Duch Święty działał przez Bożych ludzi, napełniał Bożych ludzi, zwróćcie uwagę, manifestowało się to, że oni prorokowali, mówili. I to nie mówili byle co, oni ogłaszali i mówili o wielkich Bożych dziełach, o tym, co Bóg właśnie dokonuje. Chcę powiedzieć, że kiedy Duch Święty zaczyna się pojawiać, a przejawiać, tak powiem, bo On jest obecny, zaczyna się przejawiać, poruszać, to będziesz pobudzony do tego, aby mówić, aby wielbić, aby chwalić. Dlatego w liście do Efezjan jest napisane tam w 4 rozdziale bardzo wyraźnie, czy w 5, w 4 chyba, bardzo wyraźnie, że napełniajcie się i rozmawiajcie z sobą przez psalmy, hymny i też te pieśni duchowe. Co się stało w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty zstąpił? Oni prorokowali, oni mówili innymi językami, doszły inne języki, glosolalia. Kiedy Duch Święty zstąpił, pojawiło się, pamiętacie w tych relacjach, w dziejach apostolskich w różnych miejscach, albo jest napisane, że mówili innymi językami, prorokowali w domu Korneliusza, tak było w dniu Pięćdziesiątnicy i tak było w Efezie. Albo mówili innymi językami i ogłaszali wielkie dzieła Boże. Albo mówili językami i wielbili Boga. Nie może człowiek napełniony Duchem Świętym stać jak słup soli, bo jego jestestwo jest dotykane przez moc Ducha Świętego, przez obecność Ducha, a Duch Święty, kiedy nas napełnia, uwielbia Jezusa. Prawda? Nie będziesz stał, bo wypełnia ciebie Jego obecność, będziesz pobudzany do tego, aby wielbić Boga.
Przynajmniej, aby ogłaszać, aby wielbić, aby błogosławić. Ale kiedy pozwolisz Duchowi Świętemu działać, to no, możesz nie tylko prorokować, ale możesz mówić też, będziesz pobudzony, aby mówić innymi językami. Słuchajcie, pięćdziesiątnica. Nie dajcie się tutaj jakby, że to było na tej zasadzie, że oni, bo oni mówili ludzkimi językami, ale innymi, nieznanymi dla siebie. Słuchacze ich rozumieli. Przybysze ich rozumieli, bo oni przemawiali w językach tych ludzi. Ale dla nich to były inne języki, niezrozumiałe dla nich języki. I ci ludzie rozumiejąc to, bo dar języków działa właśnie w taki sposób, że ten, który mówi, nie rozumie tego, co mówi, ale może przemawiać w ludzkim języku. Nie wiem, ile języków jest na świecie, 2000, 3000 języków i dialektów, ale w tych granicach. W tych granicach. Jeżeli posłuchasz fińskiego, węgierskiego, szwedzkiego czy innego, to to jest kosmos dla nas. I tak jest z tym, który mówi innymi językami. Dla tego, który słucha i nie rozumie. Ale też dla mnie, który nie rozumie. Jedna rzecz, która mnie tu niesamowicie uderzyła. Kiedy oni byli pełni, kiedy Duch Święty zstępował, oni przemawiali. To nie było milczące, to nie było gdzieś tam w sercu, ale oni, to eksplodowało z nich. Chwała, uwielbienie i cześć. No bo nie można rozmawiać milcząc. Z sobą nie można rozmawiać. Jedni z drugimi. Ja wiem, że milczenie czasami jest przemawiające głośniej niż słowa. Ale w tym wypadku jest inaczej. Zachariasza napełnił Duch Święty. To nie, on nie miał teraz, mówi, ja zacznę prorokować. Nie, napełnił go Duch Święty i z inspiracji Ducha on zaczął przemawiać. Zresztą do tego czasu w ogóle nie mógł nic mówić, bo miał karę. Prawda? Bo tak było, bo nie uwierzył. I mówi, do czasu urodzenia twojego syna nie będziesz mówił. To jest jedna rzecz. Słuchajcie, nie bójmy się głośnej chwały. Diabeł boi się, kiedy lud Boży podnosi serca, ręce, głosy i wielbi Boga. On tego nienawidzi i robi wszystko, żeby ludzie Boży, żeby chrześcijanie byli milczący, z pochylonymi głowami. Najlepiej, gdyby w ogóle stali jak trusie i nie wiedzieli, co mają z sobą zrobić. Ale tam, gdzie jest Duch Święty, tam jest co? Pomóżcie mi. Co tam jest? Gdzie Duch Pański, tam? Wolność. Wolność w uwielbieniu, wolność w chwale. Wiecie, to, co nagle z tej atmosfery jakiejś ciężkiej w twoim, w moim sercu, nagle czuję się wolny. Mogę uwielbiać Boga. Mogę Go wywyższać. Diabeł tego nienawidzi, bo nienawidzi, kiedy ludzie wielbią i chwalą Boga. I o tym mówimy nieraz. Dlatego zrób coś wbrew sobie i zacznij uwielbiać Boga. Zacznij Go chwalić. Zacznij Go błogosławić. Podejmij to na zasadzie, dlatego że tak mówi Pana, ja kocham Pana i ja Go będę wielbił. Amen. Drodzy, to musi zacząć się w tobie, we mnie, to musi zacząć się dziać. Nie czekaj na coś, aż ktoś cię tam szturchnie, gdzieś nagle jak prąd cię coś przeszyje i ty... Nie, po prostu jesteś Bożym dzieckiem, masz zapieczętowany Duchem Świętym, masz pełne prawo i przywilej, aby błogosławić imię Pana, aby oddawać Bogu chwałę, tym bardziej, że Bóg mieszka w chwałach swojego ludu i on się dobrze czuje tam, gdzie jest uwielbiany. Ale jest jeszcze kolejna bardzo ważna rzecz. Zwróćcie uwagę, że mówimy, czy staramy się przekazywać, że człowiek, każdy człowiek powinien się upamiętać, narodzić na nowo. Człowiek nienarodzony na nowo nie otrzyma Ducha Świętego. Musisz być zrodzony z Ducha. Bo nawet nie będziesz zainteresowany rzeczami duchowymi, nie będziesz
w stanie ich ogarnąć. Ciągle Biblia będzie dla ciebie taką zamkniętą księgą. Ale kiedy narodzony jesteś z Ducha, Słowo Boże zaczyna do nas przemawiać. Więcej. Ono staje się chlebem. Chlebem codziennym, który ja odczuwam, wiem, ja muszę spożywać dla swojego własnego dobra. W każdym razie, jeśli ktoś narodził się na nowo, powinien zostać ochrzczony w wodzie. Prawda? Tak powinno być. Jakby to zbawienie człowieka dokonuje się przez wiarę i w akcie chrztu. Chrzest jest dopełnieniem wiary, żywej wiary. Dlatego nie rozumie, jeżeli ktoś uwierzy. Tego kompletnie nie rozumie. Jeżeli ktoś uwierzy, jest zrodzony z ducha i ciągle ma problem z chrztem wiary. Z chrztem wiary. Bo kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale musisz narodzić się na nowo, musisz wcześniej pokutować, musisz wołać do Boga, by ci przebaczył grzechy, musisz odebrać przebaczenie swoich grzechów. I wtedy doświadczasz łaski. Kiedy doświadczasz, że tej wolności od grzechu, że Bóg ci przebaczył. I tej świadomości, że teraz już wiesz, że należysz do Niego. Powinieneś się dać ochrzcić. Bo to jest to, czego nauczał Jezus. I Jezus jest dla nas wzorem. Poczęty z ducha. To jest tak jakby taki wzór narodzenia. My też jesteśmy zrodzeni z ducha. W naszym duchowym życiu. Jezus poczęty z ducha. Gdy ma 30 lat, Biblia mówi, Łukasz mówi, około 30 lat poszedł do Jana nad Jordan, aby dać się ochrzcić. To nie był chrzest nowego przymierza, ale to był ważny chrzest, bo w tym chrzcie ludzie wyznawali grzechy i prostowali swoje ścieżki, aby przygotować się na przyjęcie Mesjasza. Jezus przyszedł. Znowu jako wzór. Jest wzorem, typem. Jest pierwsza wiara. Nowe życie, zrodzone z ducha. Tutaj nie może być żadnej podróby. Nie uda się to, drodzy. Nie uda się. Czasami może być tak, że ktoś idzie do chrztu, ale nie jest narodzony na nowo. Bardzo szybko to się skończy. On nie wytrwa, on nie da rady, on nie rozumie. On na siłę będzie próbował może coś zrobić, ale nie da rady, bo nie ma tam życia, Bożego życia. Ale kiedy jesteś zrodzony z ducha, kiedy idziesz do wody, tak jak mówi Boże Słowo, dopełnia się twoje zbawienie. Jakby w chrzcie, pamiętacie, mówisz tak, ja utożsamiam się z Golgotą, z krzyżem Jezusa, z Jego przelaną krwią. Dlatego nie rozumiem, jak ktoś może opierać się przed chrztem, kiedy doświadczyłeś łaski, oczyszczenia krwią Jezusa i boisz się utożsamić w wodzie chrztu z Golgotą, z Jego śmiercią. Taka jest kolejność. Tego nie można odwrócić. Tego nie można przyjąć chrztu nieświadomie. On jest tylko wynikiem, kiedy człowiek stał się nowym stworzeniem. Wtedy dopełnia się jego duchowe życie, jego, moglibyśmy powiedzieć takie, dopełnia się, no tak, jego zbawienie, kiedy jest chrzest. Ale Jezus, w życiu Jezusa na tym się nie skończyło. Kiedy on wychodzi z wody, znowu coś się dzieje. Oto Duch Święty w postaci gołębicy, Biblia mówi, spoczął na nim. Spoczął na nim. Inaczej mówiąc, to namaszczenie Ducha Bożego Świętego spoczęło na tym, który był poczęty z ducha. To nam sprawia, czy niektórym sprawia wielkie problemy. Powiem, skoro zostałem zrodzony z ducha, to już mam pełnię ducha. Nie, Słowo Boże te rzeczy rozdziela wyraźnie. Dlatego Jezus mówi do uczniów, zostańcie w Jerozolimie, aż weźmiecie moc Ducha Świętego. To dlatego
I Paweł pyta tych, czy przyjęliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście. To dlatego Piotr i Jan modlił się już ochrzczonych w wodzie, aby byli napełnieni mocą z wysokości w Samarii. Właśnie dlatego. Duch Święty na nim spoczął. I słuchajcie, dzieje się coś niezwykłego. Znowu rozlega się głos proroczy. Już nie anioła. Już nie człowieka. Ale głos Ojca z nieba. Ten jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem. Czyż można mieć większe poświadczenie, potwierdzenie w Słowie? Biblia mówi, że mamy Słowo prorocze z samego nieba, od samego Boga. Ta Biblia jest Słowem proroczym. A więc i dlatego później Jezus wychodzi i czyta w Nazarecie: Duch Pański jest nade mną, namaścił mnie. Czy zastanawialiśmy się, słuchajcie, że Jezus, Syn Boga Żywego, ten poczęty z Ducha, potrzebował, aby Duch Święty na Nim stąpił, aby było na Nim namaszczenie Ducha, aby On w mocy Ducha mógł wykonać to wszystko, co Ojciec wobec Niego zamierzył. To jest zdumiewające, ale to jest wyraźnie napisane. Jako wzór i przykład. Aby ci, którzy, to samo mówi Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy, upamiętajcie się, dajcie się ochrzcić, a weźmiecie dar Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. Ten sam wzór. To samo było w życiu Saula z Tarsu. Upamiętał się, później został napełniony Duchem Świętym i zaraz szybko został ochrzczony. Pamiętacie, Ananiasz, ten nieznany nam bliżej uczeń pański, przyszedł do Saula z Tarsu, położył ręce, aby przyjął Ducha Świętego i został napełniony. Mówi do niego: Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, On mnie tu posłał, abyś był napełniony Duchem Świętym. I zaraz go szybko ochrzcił w wodzie. Tak więc widzimy to wyraźnie, taki wzorzec, taki wzór. Ale to też jeszcze nie jest wszystko. Jeżeli szukasz mocy Ducha Świętego, jeśli szukamy, a powinniśmy szukać, powinniśmy wołać, powinniśmy pragnąć i modlić się o to, prawda? I znowu mogę powiedzieć tak, czemu jest tak mało wśród Bożych dzieci tego głodu, tego pragnienia, aby być napełnionymi Duchem Świętym? Nie zrażaj się, kiedy to się nie stało, kiedy się nie dzieje. To nie człowiek chrzci. W wodzie chrzci człowiek. To Jezus chrzci. On zna serca. On daje pragnienia. A jeżeli to jest, na pewno zostaniesz napełniony mocą z wysokości, bo Jezus sam powiedział, abyśmy ten dar wzięli. To nie jest moje świadectwo. To jest świadectwo moich braci, sług Bożych, którzy pojechali do jednego zboru. I kiedy zanim tam pojechali, Bóg im powiedział: głoście na temat chrztu w Duchu Świętym i módlcie się o chrzest w Duchu Świętym. Nie wiedzieli jednego, że ten zbór 2 tygodnie bodajże wcześniej sprowadził innego kaznodzieje, który na ten temat nauczał, głosił, i cały zbór był przygotowany i modlił się, aby zostać napełniony Duchem Świętym. I nikt nic nie przeżył. Był specjalny gość, było tyle pragnienia, było tyle modlitw, nikt nic nie przeżył. I teraz oni 2 tygodnie później bodajże zostali posłani i Bóg wyraźnie powiedział: będziecie na ten temat głosić. I kiedy pastor pyta, o czym będziecie mówić, o nim będziemy głosić na temat chrztu w Duchu Świętym, on tak popatrzył. Mówi: 2 tygodnie temu mieliśmy specjalnego gościa. Nikt nic nie przeżył. Ja nie wiem, czy będzie wiara. Ludzie są zniechęceni.
Ale to, co odebrali w sercu, powiedzieli, będziemy głosić. I nauczali, i głosili, a później zrobili wezwanie, kto chce być napełniony Duchem Świętym. I wiecie, już każdy tak. Wyszła jedna kobieta, jedna siostra. Tam były pewne kwestie, ja ich nie chcę. W każdym razie ona wyszła na środek. Jak wyszła na środek, pomodlili się, położyli ręce, nagle ona zaczęła modlić się innymi językami. I nagle cały zbór zobaczył, o, jednak Bóg działa i to jest. Powiem wam, jestem zdumiony tym, jak słyszałem tą relację, co Bóg czynił. Kiedy przechodzili, jeszcze ci ludzie nawet nie wychodzili na środek. Kiedy przechodzili między rzędami, te rzędy jak kłosy przewracały się, a ludzie zaczęli się modlić innymi językami z jednej i z drugiej strony. Nie zniechęcaj się. Nie poddawaj się. Bóg coś obiecał, Bóg coś daje. I skoro Bóg obiecał, to On dotrzyma obietnicy, bo jest wiernym Bogiem. Oczywiście, że ja muszę, moje serce, moje wnętrze, moje życie musi być czyste przed Panem, bo Duch Święty przyjdzie do czystego naczynia. Ale jeżeli uporządkujesz wszystko, jeśli wierzysz, że krew Baranka Bożego cię oczyszcza, to Duch Święty widzi ciebie czystym, bo mamy obietnicę. Nie będę teraz mówił, bo mówiłem już o tych warunkach napełnienia Duchem Świętym. W każdym razie, Bóg i Pan chce, żeby Kościół był wypełniony, żeby Duch Święty mógł się poruszać tak, jak chce. To nie znaczy, że cuda będą się działy na każdym nabożeństwie i tak o, nie. Ale będziemy doświadczać tej mocy. Będziemy doświadczać tego, że On działa, że On zaczyna uzdrawiać, że On chrzci, że On przekazuje słowo prorocze w zgromadzeniu czy do zgromadzenia. Tak widzimy to w Bożym Słowie. Ale co się stało później, kiedy Jezus, na Jezusa zstąpił Duch Święty? Pamiętacie, został napełniony, tam jest napisane i Jezus pełen ducha. Po tym zstąpieniu ducha jest napisane i Jezus pełen Ducha Świętego przez ducha został zaprowadzony gdzie? Na pustynię. Takie pustkowie, takie puste miejsce. To jest też taka bardzo ważna wskazówka, drodzy, dla nas. Tam jest powiedziane, że w jakimś celu został zaprowadzony przez ducha, aby go kusił szatan, diabeł. Albo aby był poddany próbie. To słowo, które tam jest użyte greckie, oznacza poddać próbie i być kuszonym. I Jezus był, przeżywał jedno i drugie w jednym. Dwa w jednym. Był kuszony i poddany próbie. To jest zdumiewające. Czasami się wydaje, że ten, który przeżył chrzest, zresztą w ogóle chrzest w Duchu Świętym, napełnienie Duchem Świętym, to jest dla niemowlaków w Chrystusie. To jest dla początkujących. To należy do początkowych nauk. Upamiętanie, wiara, chrzest wodny, chrzest w Duchu Świętym. Pamiętacie, list do Hebrajczyków mówi, nauka o chrztach jest nauką początkową, tak jak o sądzie ostatecznym. O sprawiedliwości. To są początkowe nauki. I człowiek, który przeżywa chrzest w Duchu Świętym, Korneliusz przeżył chrzest w Duchu Świętym w momencie nowonarodzenia. Był niemowlakiem w Chrystusie. Inaczej mówiąc, chrzest w Duchu Świętym nie daje przyspieszonego awansu dojrzałości. Otrzymujesz moc, ale dojrzałym się stajesz. To jest proces, który dzień po dniu, w którym uczestniczymy dzień po dniu. Jedno, chrzest w Duchu Świętym nie sprawia przyspieszonego kursu dojrzałości. Jest otrzymaniem mocy, wyposażeniem.
A ty i ja musimy później zdawać egzaminy, abyśmy się stali naczyniami takimi, jakimi Bóg chce nas widzieć. Do czego nas chce użyć. I powiem wam, wielu ludzi, żebyście mnie źle nie zrozumieli, miałem już to wcześniej powiedzieć, jesteśmy dalecy od tego, żeby chrześcijan segregować pod tym względem. Dalecy. Ja chcę, żebyście odebrali to zwiastowanie nauczania jako zachętę. Zachętę. Nikt nie jest niżej czy wyżej. Ten, co przeżył, jest wyżej, a ten, co nie, nie, absolutnie nie. Chcę, żebyśmy byli zachęceni, żebyśmy się zabiegali o to, byli otwarci. Dla każdego z nas też Bóg ma inne prowadzenie, inną drogę. Ale, drodzy, możemy tutaj, chodzi o to, żebyśmy się czuli zachęceni. Często bywa tak, że ci, którzy przeżywają chrzest Duchu Świętym, zamiast iść do przodu, cofają się. Jest regres. Nie wiem, z czego to wynika. Może im się wtedy wydaje, że oni są teraz super duchowi. Brak pokory, brak uniżenia. I nagle zamiast jakiś pożytek, dobry z tego pożytek, to jest odwrotnie. Ci ludzie nie pozwalają Duchowi Bożemu, Słowu Bożemu pracować nad swoim charakterem i stają się czasami większą przeszkodą dla rozwoju i swojego, i Kościoła, niż gdyby tego nie było. To jest smutne, co mówię, bo tak nie powinno być. Ale czasami coś takiego się dzieje. Dlaczego? Jezus, kiedy został napełniony Duchem, jest poddany próbie. Wszystko to, co jest cenne, co ma być użyteczne, czym Bóg się chce posłużyć, będzie poddane próbie, obróbce. I dopiero kiedy zda próbę, obróbkę, wtedy będzie to naczynie mogło być przez Boga potężnie używane. Tak jest zawsze. Oto Jezus, Duch Święty, to jest ciekawe. Jezus jest poddany próbie, jest w poście 40 dni i nocy. I na koniec przeżywa ogromne ataki sił ciemności na swoje życie. Powiesz, wielokrotnie tak jest. Przeżywamy chrzest w Duchu Świętym, ludzie przeżywają chrzest w Duchu Świętym i za parę dni się dziwią, co się dzieje. Czemu nagle jakieś takie zamieszanie, jakaś taka ciemność, jakieś ataki na moje życie? Przecież ja teraz zostałem napełniony Duchem Świętym. Będziesz poddany próbie. Jezus jest wzorcem. Tak samo było w życiu apostoła Pawła. Zwróćcie uwagę, tam, kiedy Ananiasz się o niego modlił, został napełniony Duchem Świętym, Paweł nie mógł milczeć. On zaraz zabrał się za głoszenie Chrystusa, tak? No i doszło do tego, że musieli go w nocy spuścić przez mur, bo go chcieli zabić. 3 lata spędził gdzieś w Arabii, na pustyni. Później na krótko był w Jerozolimie. Tam znowu bardzo był aktywny i w końcu było z tego więcej problemów. Wysłali go do Tarsu, gdzie spędził 10-11 lat. Powiedzielibyśmy, jak to jest? Oto każdy z nas, Bóg, my potrzebujemy czasu, żeby coś Bóg mógł z nami zrobić, z nas takie dobre, wspaniałe naczynie chwały, użyteczne. Bóg musi i pracuje nad twoim i nad moim charakterem. Mogę być pełen Ducha Świętego, ale ciągle mój charakter musi doświadczać zmiany. Jeśli się temu nie poddam, nie będzie rozwoju. Mogę nawet stwarzać większe problemy. Bo kto, jak to tak jest, kto nie idzie do przodu, a stoi w miejscu, to się cofa. To się cofa. My musimy iść do przodu. Tak więc Jezus jest poddany próbie. Pustynia jest niezwykle ważna w życiu każdego z nas. Pustkowie. Miejsce, w którym musisz znaleźć Boga, musisz się do Niego zbliżyć. Znaleźć Boga w taki sposób,
aby nauczyć się go słyszeć. Możemy powiedzieć tak. Jeszcze jedna pocieszająca rzecz, bo tak może ktoś powie, no tak, no to po co mi w ogóle się modlić o ten chrzest Duchu Świętym, jak później jeszcze będzie trudniej i jeszcze będą doświadczenia i będą próby. No ale taka jest rzeczywistość, bo diabeł nienawidzi ludzi, którzy stają się pełni ducha, pełni mocy, bo on wie, że wtedy jego królestwo ciemności jest zagrożone. Ta moc ducha jest nam potrzebna, by Kościół mógł w ten Boży sposób wzrastać. Żeby Duch Święty mógł przez nasze proste świadectwa dotykać serc ludzi. I właściwie to jest nakaz, abyśmy byli pełni ducha. Tak należy odczytywać ten tekst z listu do Efezjan. Napełniajcie się duchem, bądźcie pełni ducha. Weźmijcie moc ducha. Ale mamy taką obietnicę, że Bóg nie da peirasmos, tych pokus i doświadczeń ponad nasze siły. Ponad nasze siły. On zawsze jest z nami. Czasami wydaje nam się na tym pustkowiu, że jesteśmy zostawieni sami sobie, ale On ciągle tam jest. On może nie dawać znaku, że jest. Czujemy się sami, ale On specjalnie jakby oddala się na chwilę, czy sprawia takie wrażenie dla nas, że Go tu nie ma, aby wypróbować Twoje i moje serce, sprawdzić, jak Ty i ja zadziałamy, co będziemy mówić w tej sytuacji, jak będziemy się zachowywać i czy będziemy Mu ufać. Pustynia, to pustkowie jest czasem, abyśmy przestali ufać własnej sile, własnej mądrości, własnemu sprytowi. Mojżesz na początku chciał wykonać wolę Bożą własną siłą i sprytem. I zabił Egipcjanina. I wydawało się, że teraz wszyscy Izraelici mówią, o, jest wybawca, jest ktoś, który stanął po naszej stronie. Wyszło na to, że to on musiał, ten Mojżesz musiał uciekać. Pustynia i później Mojżesz jest na pustyni. Jest poddany obróbce. To jest ważne miejsce dla nas. Pustynia czy pustkowie jest miejscem uczącym nas, abyśmy polegali na Bogu. Myśli Boże to nie są myśli ludzkie, są dużo wyższe niż nasze. My byśmy wszystko inaczej poukładali, ale Bóg w tym musi mieć jakiś cel. Popatrzcie, jak dziwnie Bóg zadziałał. Myślę o tym zboże, o którym wam mówię, nie powiem wam jaki i tak dalej, nieważne. Chodzi o istotę rzeczy. Czasami pytamy, Boże, czemu Ty nie odpowiadasz? Doświadczałem takich chwil, że wołałem, płakałem, krzyczałem do Boga, wychodziłem na drugą stronę ustronia, tam na górę, na zawodzie i wołałem i krzyczałem do Boga. A niebo było jak z brązu. Żadnego słowa, nic. Bóg sprawdza nas. Co zrobimy? Kiedy jesteśmy w wielkim ucisku, w wielkim doświadczeniu i wołasz, i Bóg nie odpowiada, i prosisz, i nie ma odpowiedzi. Ale dobrze jest pozostać wierny, czekać na Boga. I nawet wtedy, kiedy niebo nie odpowiada, dobrze jest oddawać Bogu chwałę. Amen. To jest dobre miejsce. Nie wiesz, gdzie się ruszyć, gdzie obrócić, co powiedzieć. Wydaje ci się, że będziesz zmiażdżony. Ale w tym wszystkim ciągle jesteś przy Bogu i czekasz. Bo jednego możemy być pewni, Bóg nigdy nas nie zawiedzie. Nigdy. A więc jeśli chcę wejść głębiej, jeśli chcę być blisko, to Bóg poprowadzi mnie w takie miejsce. Nawet kiedy będę napełniony duchem, będę wielbił Boga na językach, przyjdzie taki moment, że będę poddany próbie. Wiecie, Jezus był wtedy poddany próbie i pamiętacie, On mówi pod koniec swojego życia mówi i służby, mówi do uczniów, wytrwaliście ze mną w wielu pokuszeniach i zostaliście przy mnie.
Jezus przeżywał wtedy, Jezus przeżywał przez całą swoją służbę i największą walkę stoczył w Getsemane i na krzyżu. Ale pozostał wierny. Halleluja. Jeżeli Bóg ma mnie użyć, im większe zadanie, im większe błogosławieństwo ma się przelewać przez Twoje i moje życie, muszę być wypróbowany tak, aby mój charakter nie zawiódł mnie w pewnym momencie, bo gdyby Bóg zaczął mnie dużo wcześniej błogosławić i dawać mi rzeczy niesamowite, to mogłoby się okazać bardzo szybko, że tak mi piórka urosną i będę już tak wielki w swoich oczach, że tylko diabeł podstawi mi nogę i jest koniec. I tak było nieraz, dlatego Bóg chce i musi przygotować twój i mój charakter. Drodzy, nie gniewajmy się, kiedy poddawani jesteśmy różnym naciskom, aby nasz charakter był zmieniany, bo naprawdę potrzebujemy zmian. Im bardziej zbliżam się, że tak powiem, do końca i tych lat mi przybywa, mówię, Boże, jak dużo jeszcze potrzebuję zmiany. Bóg chce nas używać. Bóg chce, abyśmy byli napełnieni mocą z wysokości. I ja nie skończę dzisiaj tego tematu. Dokończę go następnym razem za tydzień. Wrócę do niego. Ale chcę, moi drodzy, żebyśmy na przykładzie Pana Jezusa zobaczyli ten wzór tego, co Bóg czyni, jeśli z Nim czyni to, chce czynić z nami, to czynił z apostołami, to chce uczynić z każdym z nas. Chcę, żebyśmy, taką mam nadzieję, nabrali takiego głodu i pragnienia. Boże, ja chcę być pełen mocy Ducha. Boże, ja chcę, chcę się poddać pod Twoją rękę. Ja chcę być oczyszczony z tego wszystkiego, co nie chwali Ciebie, czego jeszcze dzisiaj w ogóle nawet nie widzę. We wszystkich innych widzę, że są winni, tylko nie w sobie. Ale kiedy Duch Święty przychodzi, nagle pokazuje nam na stan mojego serca. I to jest najważniejsze, drodzy. Grupa ćwiczyła tutaj jeszcze jedną pieśń. Nie? Zaśpiewacie ją teraz. Dobrze, że zakończyliście. Mówię, to jest dobra pieśń na koniec tego nabożeństwa o Duchu Świętym. Śpiewajmy ją. Otwierajmy serca. Podnośmy ręce. Módlmy się tą pieśnią, aby Duch Święty nas napełnił. Powiedz, Panie, skrusz mnie. Przygotuj moje serce. Ja chcę być pełen Twego Ducha. Ja chcę chodzić w Duchu Świętym. Ja chcę, żebyś mnie używał tak, jak Ty chcesz, nie jak ja sobie myślę. To jest proces, ale wołajmy do Boga i módlmy się tą pieśnią. Amen.